Witamy. Dzisiaj jest 28 lipca 2020 roku. Jesteśmy w gospodarstwie pana Marcina Chorzewskiego, niedaleko Bielska. Pierwszy dzień premiery nowego modelu kombajnu New Holland CH770 jest za nami. Panie Marcinie, miał pan okazję zobaczyć ten kombajn jako pierwszy w Polsce na własnym polu. Jakie są pana wrażenia? Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Kombajn potężny, o dużej wydajności. Naprawdę wielkie wow dla firmy New Holland. Co panu się najbardziej podobało w tej maszynie? Zwiększona wydajność, tak? Posiadam podobny kombajn CX680, no i mam doświadczenie akurat na tym areale, gdzie jesteśmy. Jak to wychodziło na moim kombajnie, tu zdecydowanie zwiększona wydajność o jakieś 15-20% przy bardzo ładnym łanie, tak? W zeszłym roku nie było takiego łanu, jak jest teraz wydajność. Szacujemy około 9 ton, tak więc jestem mile zaskoczony. Ten kombajn jest wyposażony w nową sieczkarnię. Jak pan ocenia jej jakość? Bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła ta sieczkarnia ze względu na ten header, który posiadamy 8,5 metra użytkowany w tym kombajnie, no nie ma śladu po słomie, która tutaj była w znaczącej ilości, przy takiej rozpiętości bardzo ładnie rozłożone, równomiernie po całym polu. Czy poleciłby pan ten model kombajnu innym użytkownikom? Zdecydowanie bym polecił, jest to kombajn naprawdę dla profesjonalistów i każdy, kto spróbuje tego kombajnu, tak jak ja spróbowałem marki w 2013, później w 2018 zwiększoną maszyną, polecam. Dziękuję za możliwość prezentacji tej maszyny. Dziękuję serdecznie. Pana. Dziękuję.